Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał i chciałbym was zaprosić na ostatni już odcinek z naszego Long Playo Let's Playa. Zagrajmy w Super Mario 64 na Nintendo 64. Ostatnim razem, jak pamiętacie, udało nam się przejść jeden z poziomów, który sprawił mi na początku problem. Przepraszam najmocniej. To był poziom, gdzie w zasadzie... jak on się dokładnie nazywał? Ten poziom, gdzie mieliśmy za zadanie uderzać w te takie rąby, które podnosiły ciśnienie wody. Udało nam się go zrobić całego w 100%. Ponadto jeszcze chyba z tego, co dobrze pamiętam, zrobiliśmy Rainbow Ride, czyli tam tęczowy ride bodajże. To był już 15 i zarazem ostatni etap z gry. I tam udało nam się uzyskać wszystkie 7 gwiazdek. Gwiazdkę za 100 złotych monet oraz pozostałe 6. I pewnie się zapytacie, dlaczego wróciliśmy do daleka, daleka góra. To jest dlatego, że jak widzicie, przy 6 gwiazdkach mamy 98 złotych monet. Jest to pretekst do powrotu tutaj tylko i wyłącznie dlatego, by zdobyć gwiazdkę za 100 złotych monet, a następnie udać się do ostatniego poziomu z gry, który w zasadzie jest tylko i wyłącznie poziomem, gdzie możemy zdobyć tylko jedną gwiazdkę za 4 czerwone monety i stoczyć walkę z Bowserem. Ostatnią walkę z gry. Dzięki czemu dzisiaj skończymy sobie Super Mario 64 na Nintendo 64 i będzie można zabrać się za kolejne Long Playo Let's Playe. Dobra, ja już tutaj nie przedłużam, zaczynamy. To jeszcze nie tutaj, to jednak nie to przejście. Tu jest to przejście. Tylko wiecie co, poczekajcie. Ściszę sobie giereczkę, bo ona wydaje mi się, że delikatnie jest za głośno. Ściszymy sobie ją na, powiedzmy, 6%. Tak będzie, myślę, najlepiej. Więc teraz lecimy tym oto zjazdem w dół, dlatego że tutaj będziemy mieli pozostałe monetki. Myślę, że te monetki będą nam wystarczać, by zdobyć pełne 100 złotych monet. Tak przynajmniej mi się wydaje. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy niebieską monetkę, niestety nie udało nam się jej zdobyć. No, mamy dodatkowe życia, to jest dobrze, to chyba dobrze. O, dokładnie, tak mieliśmy to zrobić. Fajnie, fajnie, za pierwszym razem leci. Dobra. Uwaga, tutaj trzeba uważać, bo tutaj jeden fałszywy ruch i zjeżdżamy w dół. Więc dlatego trzeba mieć oczy dookoła głowy, jak to mawiają. Dobra, 69, to jest, myślę, że taki całkiem dobry wynik, nie żeby się przyczepić. I pozostałe monetki będą tam na nas czekać na dole, więc teraz spróbujmy zejść jakoś stąd. Dokładnie, w taki oto sposób. Tutaj żyćko jest, nie pogardzę żyćkiem, ale przy okazji warto lepiej uważać na swoje cztery literki. No i teraz co, będziemy atakowali gumby, które tutaj na nas czekają wręcz, żeby zostać zdeptane przez zabłocone filce Mario. Zejdźmy na dół, bo tutaj będzie skrzyneczka. Pamiętam o niej. Dodatkowe złote monetki nigdy, że tak powiem, nie pogardzę dodatkowymi złotymi monetkami. Dobra, 84, czyli technicznie brakuje nam jeszcze 16 złotych monet. Zobaczymy, gdzie one są. Tutaj zawsze się boję skakać, bo kurde, czasami odnoszę wrażenie, że po prostu Mario, wiecie, w jakiś dziwny sposób mi skręci, no i będę miał tyle po zabawie. Ale no, nie w tym wypadku. Wydaje mi się, że warto byłoby obeznać się z górą. Bo tam u góry, pamiętam, że są jeszcze czerwone monetki, których nie zebrałem. A warto się nimi zainteresować. Tam chyba są nawet jeszcze też niebieskie. O ile dobrze pamiętam. Uwaga na kreciki, ponieważ kreciki potrafią zadać... no, srogi damage. Tak jest. Tutaj są nawet jeszcze żółte monetki, o których warto wspomnieć. I teraz pytanie, czy tutaj będą też te niebieskie? Dobrze. Nie, niebieskich nie widzę.
Czyli musimy iść dalej, wyżej. Tutaj będą właśnie guby na nas czekać. Ale żeśmy zrobili pirueta. Dobrze. Podoba mi się to. I teraz tak. Trzeba będzie doskoczyć w tamtą stronę. Aczkolwiek sprawdźmy, co tutaj na nas czeka. Bo odnoszę dziwne wrażenie, że tutaj też coś jest. No oczywiście, że są gumby. Myślę, że warto się tym faktem zainteresować, ale dobra, my się tutaj za bardzo ślizgamy, więc chyba nie ma co nawet ryzykować. O, i znowu jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie jest ta zabójcza chmurka, która chce nas zdmuchnąć. Ale my się oczywiście nie damy, no bo czemu mielibyśmy się dać? No i tutaj będziemy mieli jeszcze monetki, widzę. O, super, będziemy mieli stówkę. Jak nic. Jak nic, stówka będzie. 118, dobrze, dobrze, bardzo mi się to podoba. W sumie będziemy mogli zaraz wyjść z poziomu, z tego co dobrze pamiętam. Tak, będziemy mogli wyjść w sumie. Wyjść, dokładnie tak. I mamy 118, bardzo dobrze, to mi się podoba. Jesteśmy oczywiście w środku zamku, dobrze, że gierka nas nie wywala, wiecie, na przed zamek, bo to trochę byłaby lipa. Lipa w proszku tak zwana. Ale to w ogóle nagrałem 25 stycznia, tak więc no już wielki finał Mariana jest, kurczę, tutaj wielkimi krokami. Myślę, że jeszcze w tym miesiącu, myślę, że nawet 31 stycznia wrzucimy ostatni sobie odcineczek już z tego Super Mario 64 i się pożegnamy oficjalnie z tą serią. Z bólem serca, ale się pożegnamy. Teraz pytanie, w którą stronę był ten poziom sekretny, którego chciałem wam pokazać? Tam, gdzie są same tylko czerwone te. To chyba tutaj było, prawda? Tak mi się wydaje. Tak jest, to był ten poziom. Więc sęk w tym poziomie polega na tym, że musimy zabrać tylko i wyłącznie czerwone monety. To jest jakby całe zadanie i cały pizz w tym poziomie, na tym polega. Dlatego, widzicie, podróżujemy tą, za pomocą tej czapki latającej podróżujemy po tym samym poziomie. Tutaj strasznie się boję tego poziomu, bo tutaj bardzo łatwo spaść, więc nie warto, powiem szczerze, że nawet ryzykować w niektórych momentach. No, pogadajmy z nim. Hej, otworzę ci armaty. Chyba armatę, ale nie, w sumie tutaj jest więcej niż jedna armata, więc dobra, zgadza się. Wiecie co, zapalę sobie światło. Wyjątkowo tamtych lampek sobie nie odpalałem dzisiaj, więc może to wyglądać jak wyglądać teraz. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Otwieraj dla nas. Gotowe do wystrzału. Wskakuj do armaty. No dobra, wskakujemy. Właśnie sobie zdałem sprawę, że troszeczkę dałem dupy. Tak łagodnie mówiąc. O, teraz jest dobrze, bo zrestartowałem tą czapkę. Dobra, podoba mi się to. Moi znajomi, kurde, uwielbiali ten poziom za dzieciaka. Ja no niekoniecznie lubiłem ten poziom, bo kurde, tutaj zwykle ginąłem. Ale no wiecie, no co kto lubi w tym wypadku, nie? Co się stało? Dobra, żyjemy. Dobra, tam mamy fałszywą chmurkę. Skąd rozpoznaję, że to jest fałszywa? Ponieważ jest ona przezroczysta. A chmurki w tej gierce przecież nie są przezroczyste, tylko są normalnej bieli, więc to są jedyne dwie czerwone monety, które nam zostały. Do zbadania, a raczej do zabrania, a nie do zbadania. Badać to można ludzi co jedynie, ewentualnie komputery. A znam takich, którzy badają komputery. Są normalnymi ludźmi, jakby ktoś się pytał.
Tak, ja wiem, że ta muzyka może doprowadzać do szewskiej pasji w pewnym momencie, no ale co ja mogę na to poradzić? No, zależy mi na tym, żeby zdobyć te czerwone monety i raz na zawsze skończyć ten poziom. O, patrzcie, kurde, jak Marianna się tutaj ślizga. Jak Marianna się tutaj ślizga. Normalnie Marianna Grande. Dobra, gdzie jest ten? Gdzie są te słupy? Tam trzeba byłoby się dostać, tam do góry w sensie. Oj, przepraszam, najmocniej telefon miałem, musiałem zrobić cięcie. Dobra, Więc zobaczmy teraz, jak się dostać do tamtej chmurki, bo fajnie byłoby już mieć to z głowy. Lecimy w tamtym kierunku. Kurde, minąłem tę czerwoną monetę. Zmienię kierunek. O, 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 dokładnie. Jest! Tam jest. Ostatnia gwiazdka. Lecimy do niej. Dobrze. 119. Bardzo ładny wynik. To była ostatnia gwiazdka w samej gierce. Znaczy, przedostatnia gwiazdka. To chciałem powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o ukryte gwiazdki, to była ostatnia ukryta gwiazdka. Dobra, nie mamy żadnej informacji, już nic, żaden poziom na nas nie czeka. Mogę wam nawet to pokazać, poczekajcie. Tęczowy rajd, proszę bardzo, TikTok zegar, mała duża wyspa, daleka góra, suchy świat, kraina bałwana, głębokie doki, pustynna wyspa, świat lawy, labirynt, dom ducha Bu, zimny szczyt, piracka zatoka, forteca, łumpa, oraz pole bitwy Bob Omba. To są wszystkie poziomy, jakie udało nam się zrobić na 100%, zbierając praktycznie gwiazdkę za 100 złotych monet i pozostałe 6 gwiazdek, więc teraz tymi oto wielkimi schodami ruszamy na konfrontację z Bowserem. Lecimy. Tu mamy wokół, kurde, obrazy tego Bowsera oraz księżniczki Peach. I teraz taka ciekawostka, gdybyście nie mieli tyle gwiazdek, ile ja mam teraz, czyli praktycznie w zasadzie wszystkich, to te schody by się ciągnęły praktycznie w nieskończoność, aż w końcu byście dotarli na samą górę. Kiedy macie praktycznie te 119, no to nic wam już nie stoi na przeszkodzie, żeby stoczyć bitwę z Bowserem. Podejrzewam, że sama konfrontacja trudna nie będzie, ale samo dostanie się do niego już tak. Więc let's go, im szybciej, tym lepiej. Jest to ostatni już poziom, jeżeli chodzi o samą gierkę oraz konfrontację. To jest finałowy boss, tutaj będzie na nas czekał, czyli sam Mr. Bowser. I musimy po prostu tutaj w miarę opanowywać te wszystkie mechaniki, jeżeli chodzi o tę gierkę. Ponieważ tutaj gierka nas będzie sprawdzała ze wszystkich praktycznie mechanik. Sam poziom w sumie nie jest jakoś szczególnie długi, ale nie nazwałbym go najłatwiejszym, o. Tak jak już zresztą mówiłem, wydaje mi się, że sama konfrontacja z Bowserem trudna nie będzie, ale jakby to można powiedzieć, samo dostanie się do niego już będzie problemem i to nie lada problemem w zasadzie. Ale myślę, że sobie jakoś poradzimy, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, tutaj mieliśmy ukryte życie. Warto było się nim zainteresować. Uwaga. Tam coś u góry chodzi. Nie jestem jakby głuchy, bo ja słyszę doskonale te kroki. Akurat pod tym względem gierka nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Domyślam się, że tutaj coś jest na rzeczy. Że jakiś przeciwnik tutaj chodzi sobie. No oczywiście, że tak. Okej, przez chwilę myślałem, że on tak już zostanie. Dobra, chodź tu.
No dawaj, dawaj, dawaj. Zgnieć mnie. Kurczę. No to jest właśnie najgorsze, bo tutaj będzie na nas jeszcze czekał ogień, który w zasadzie będzie chciał nas, lekko mówiąc, udupić, więc... No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Trochę mam obawy co do tej konfrontacji z tym ziomkiem. Chodź tutaj. No, dawaj, 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 dawaj. Dobra, oberwał. Śmietnik jeden. Już po nim. Oj, 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 oj. Tu trzeba naprawdę uważać. Dobrze. Oj. Dobrze, 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 dobrze. Pilnuj się, Michał, a raczej Mario w sumie, bo Mario, gram tutaj Mario, a nie sobą. Dobra, akurat zdążyłem, bardzo dobrze, podoba mi się to. Mamy na razie 26 tych monet na 119 kurde gwiazdek. Wow, 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 wow. Dobra, druga czerwona moneta, super, świetnie. Teraz uwaga, byleby nie zostać poparzonym. Tego chyba bardzo nie chcemy. Okej. Lecimy. Tutaj bierzemy nasze serduszko. Chociaż ono się nam tak na dobrą sprawę na razie nie przyda. No trudnawa trochę sekwencja, nie powiem, że nie. No trochę tak wykorzystałem ten spryt. Co nieco. Dobra, lecimy do góry, lecimy do góry. O, widzę, że tutaj już mamy, kurde. O, gumby, co tam u was? Nie, akurat muzyka, tło, jak i sam level jest moim zdaniem bardzo spoko. Może jest on trudnawy, ale jak na ostatni poziom, to uważam, że ma sens, że on jest taki trudny, co nie? Bo uważam, że jednak ostatnie poziomy w gierce powinny być, no, troszeczkę challenge'ujące. No, nie żebym tutaj się chciał, nie wiem, czepiać, czy doszukiwać jakby drugiego dna, ale uważam, że w platformówkach ostatnie poziomy to powinny być trudne i to nieważne, czy to jest Marian, Rayman, Spyro, czy kurde inny Kangurek K.O. Powinny być trudne i takie jest moje zdanie w tym temacie. Dobrze, dobrze się ustawiłem teraz. Lecimy do góry, omijamy tego kurde ziomka, raczej tą bombę, która ewidentnie ma do nas problem. Tak jak zresztą większość tutaj przeciwników. Nie chcą, żebyśmy dostali się do Bowsera. Okej, okay, czyli to polega na tym, że będziemy musieli teraz... Dobra, to będzie polegało teraz na tym, że będziemy musieli tutaj... O, robić coś takiego. O, super. Ale tu będzie ten? Już Bowser czekał na nas? To tak szybko poszło? To trochę za szybko mi się wydaje. Dobra, jesteśmy praktycznie na samiutkim początku, więc teraz zobaczmy, co jest grane. To jest 5 tak zwane. Tu są jeszcze, widzicie? Mówiłem, miałem węcha co do... Miałem węcha, Jezu, miałem węch co do tego, nie? Dobra, ale to jeszcze nadal nic, bo tu potrzebujemy jeszcze dwóch takich czerwonych monet. To jest początek już planszy. Więc szukamy dalej. Dobra, widzicie? Coś tutaj widziałem. Pamięć mnie raczej, ani wzrok mnie nie mylą. Patrzcie, jak skampiona jest ta czerwona monetka. Kurczę pieczone. A po drugiej stronie też coś jest? Nie, nic nie widzę takiego. Więc jeszcze jedna czerwona moneta została. Trzeba teraz naprawdę bacznie obserwować tutaj teren. Będę obracał kamerą, ale tutaj z tej strony nie widzę, żeby cokolwiek było. Więc pozostaje nam tylko już końcówka poziomu. No to jest jedyne wyjście, gdzie może być ostatnia czerwona moneta. Tu jest wszystko pod kontrolą.
Tu mamy serduszko. No, nie wydaje mi się, żeby coś tam był. Chyba, że za rurą będzie ostatnia moneta. To jest bardzo prawdopodobne. Dlatego lecimy. Tutaj co jedynie grzybek jest, więc... Nie, no nie ma nic. Kurde, gdzie jest ta moneta? Co, ona mogła się tak w jakiś sposób, nie wiem, zniknąć? Nie, no to nie jest możliwe. Halo, gdzie ona jest? Tu jest coś! Ale skampiona! O kurcze, pieczone! Ale skampiona moneta! Dobra, mamy to! 120 gwiazdek! A, to była ostatnia ukryta gwiazdka w zamku. Dobra, teraz czas na Bowsera. Idziemy mu skopać dupę. Mario, znowu się spotykamy, więc to będzie nasze ostatnie starcie, w którym to ty przegrasz. Moja moc urosła dzięki sile gwiazdek. Twoich przyjaciół dopadnę po twojej śmierci. Nigdy nie pokonasz mnie. Nigdy! No, to generalnie tak się odgrażą nam Bowsy. Dalej, teraz naszym zadaniem będzie po prostu, tak jak na poprzedniej konfrontacji, zrobić coś takiego. Tylko z tą właśnie różnicą, że on tutaj przy okazji wypuszcza te. Wypuszcza ogień. Więc chodź tutaj, ziomek. Uwaga na ten niebieski ten dym. Bo to może naprawdę być dosyć niebezpieczne, co tutaj będzie się działo. Leć tutaj. Chodź. Dobra, i jeszcze raz. Trzeba będzie w tamtą stronę wycelować. No, szybko, 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 szybko. Oberwał. Drugi raz oberwał. Chyba jeszcze raz będzie musiał. Teraz co on będzie robił? Platformy on zrzuca. Oś kurcze. Ale utrudnia on konfrontację. Więc dobra, teraz spróbujmy wycelować w tą bombę. Może to będzie już ostatnia. Dobra, teraz tutaj trzeba będzie wycelować. Trzeba będzie tak na ukos bardziej rzucić go. Dobrze, oberwał. A, tutaj tego nie przetłumaczyli. No, ale w dużym skrócie on jest pełen... zdumienia, że udało nam się zebrać 120 gwiazdek i mamy taką potężną moc. I że udało... że to jest niesamowite? Tak dobrze to tłumaczę w sumie? Ta, i on tutaj się odgraża, że niedługo również powróci po raz kolejny i on będzie znowu potężniejszy niż wcześniej, co nie? Tak więc, tak między innymi się nam odgrażał Bowser. No i dobra, czas na ostatnią gwiazdkę. Gwiazdkę za 100%, moi kochani. Przeszliśmy w końcu Super Mario 64 na kanale. Wow! W końcu ten dzień nastał. Jestem naprawdę w szoku. Nieironicznie teraz to mówię. Odkładamy pada, zobaczymy ending. Jest i ta gwiazdka, którą żeśmy zebrali. Ta 121 w sumie, można by to tak powiedzieć. Pojawiła się księżniczka Peach, Peachka roztropniczka.
And it's all thanks to you. Thank you, Mario. We have to do something special for you. No i dostaliśmy buziaka. No, i teraz Peach poszła piec ciasto albo tort dla Mario w ramach tego, że Mario pokonał Bowsera i no uratował księżniczkę Peach. Udało nam się, moi drodzy. Udało nam się, przeszliśmy tę gierkę. Jestem zadowolony z tego powodu, bo była to dosyć długa podróż, jeżeli chodzi o skończenie Super Mario 64. 2 lata męczyłem się z tą serią, tak jak 3 lata z Crashem Bashem na 200%. Nie, ale uważam, że to była droga, którą warto było pokonać. Tak nieironicznie mówiąc, bardzo warto było podjąć się tego wyzwania. Co prawda żałuję trochę, że ostatnie 2 odcinki wyglądały bardziej odcinkowo, jakbym robił zwykły let's play niż long play o let's play. Trochę nie pomyślałem i nie przewidziałem tego, że pół godziny mi zajmie zdobycie 117 gwiazdek poprzednim razem. Bo gdyby nie to, to bym połączył jakby te 2 odcinki i wyszłaby pełna godzina i byście mieli pełen godzinny ostatni longplayowo-letsplayowy odcinek. Ale niestety nie można mieć wszystkiego, ja troszeczkę skiepściłem, ale mam przez to nauczkę, żeby więcej takich rzeczy nie robić. Co mogę powiedzieć o Super Mario 64? Jest to fajna gierka, naprawdę. Niejednokrotnie mi w dupę skopała, niejednokrotnie wyklinałem ten tytuł, nawet miałem ochotę, szczerze powiedziawszy, zawiesić tę gierkę do odwołania. Aczkolwiek cieszę się, że w końcu po moich długoletnich próbach udało mi się ukończyć ten tytuł na 100%. Kiedyś tylko udało mi się przejść po prostu tę gierkę. I chyba raz zrobiłem 100% w tej gierce, z tego co pamiętam, jak tam tłumaczyłem na początku let's playa. Graficznie ta gierka wygląda całkiem w porządku. Chociaż uważam, że wersja na DS-a w wielu kwestiach wygląda troszeczkę lepiej. I też w niektórych troszeczkę gorzej. To gierka jak na grę na Nintendo 64 wygląda ładniej. Poza tym jak na grę Mario. Fabuła gierki jest bardzo, moim zdaniem, w porządku. Jest taka bardzo mocno przeciętna, jeżeli chodzi o Mariana, bo nic tutaj odkrywczego się nie dzieje. Bowser po raz kolejny porywa księżniczkę Peach lub jakąkolwiek księżniczkę i Mario musi, że tak powiem, biało rycerzować i ratować tę księżniczkę lub księżniczki, bo wiadomo, w Mario 64 mamy jedną, ale w innych mamy inne księżniczki. No, wady tej gierki są takie, że dosyć toporne sterowanie w niektórych momentach i czasami można naprawdę sobie ręce wykręcić, co jedynie. To jest jedyne, co chciałem powiedzieć. Pozytywnie soundtrack jest bardzo ładny, chociaż w niektórych kwestiach uważam, że był on troszeczkę słaby, ale to jest takie moje osobiste zdanie w tej kwestii. No i bardzo ładny tutaj swoją drogą torcik. No dzięki Mario, dzięki, ja też się cieszę, że przeszedłem twoją gierkę. I co ja mogę jeszcze tutaj powiedzieć co do takiego ogólnego podsumowania tej gierki? Niektóre nutki były naprawdę bardzo w porządku, niektóre były według mnie troszeczkę słabe, ale nie uważam, że był to jakiś, nie wiem, krapiasty tytuł. Są o wiele gorsze tytuły. Dobra, teraz jak to zeskipować? Da się to jakoś przyspieszyć? Na pewno będę chciał zapisać. Dobra, da się tu jakoś przyspieszyć? Może zaraz zniknie ekran, bo chciałem wam coś jeszcze pokazać. Chyba, że nie mogę tego zrobić. Halo, halo, gierka. Nie mówcie, że się Project 64 skraszował w tym momencie. No to trochę słabe będzie. Nie powiem, że nie. Halo. No to sobie teraz poczekamy trochę. 45 minut mamy na liczniku. To pewnie przez to, że zacząłem wady tej gierki też wypominać. Dlatego się ta gierka, kurde, skreszowała. Crash Bandicoot, wiecie, zazdrosny jest teraz. O to, że w Mariana gram, a nie w jego grę.
Dobra, 120 gwiazdek mamy. Gierka nam się tutaj skraszowała, więc teraz zobaczmy, co się teraz stanie. O, widzicie? Patrzcie, armata nam się tutaj odpaliła. Oj, 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 coś mi się wydaje, że no, coś ciekawego na nas będzie czekać. I musimy się teraz wystrzelić na dach tutaj, tego oto zamku. Więc lecimy, let's go. O, a kogo my tutaj mamy? Czy to jest Yoshi? Siema. I to nie. Zamiast no to nie, kurde, czemu tak? Tak, tutaj opowiada Yoshi, że jest zadowolony, że ten, że spotkaliśmy go. Jest, nie może w ogóle w to uwierzyć, że udało nam się Bowsera pokonać. Uratowaliśmy przy okazji księżniczkę. Noż kurcze pieczone, Mario, jestem z ciebie zadowolony, ale mam dla ciebie wiadomość. Dziękuję za zagranie w Super Mario 64. Teraz gra się tutaj kończy. Aczkolwiek mam dla ciebie niespodziankę pod sam koniec. Tak w ramach fanu, coś takiego. I zobaczymy, co to będzie za niespodzianka. Enjoy the Super Mario 64 Team. I to jest bardzo fajna sprawa, bo rzadko kiedy w grach się widzi, żeby twórcy podpisywali się, wiecie, że takie dziękujemy ci za zagranie w tę gierkę. Tutaj był, nie wiem, Crash Bandicoot Team, coś takiego. Troszeczkę szkoda. No, i to jest nasza nagroda za przejście gry na 100%. I Yoshi zamiast na nas poczekać, to sobie ucieka. Ej, Yoshi, wracaj tu! Halo, ja widziałem, że ty tam wskoczyłeś. Halo, widziałem, że ty jesteś tam na tym... na zamku. Znaczy, tfu, na zamku. Tam do wodospadu wpadłeś. Ale dobra. Nasza nagroda, poza żyćmi, to jest to, że możemy sobie w nieskończoność teraz latać. W zasadzie. Serio. To jest czapka, która jest nieskończona. Ona się nam nigdy nie skończy. I poleciałbym szczerze do tego wodospadu. No ale jak widzicie, on sobie tam poleciał i zniknął, więc nic tu po nas tak na dobrą sprawę. Dobra, dawaj, wyskakuj, Mario. No, możemy też i tak zrobić. Więc polecimy sobie zupełnie inną stronę. Ale dobra, moi kochani. To był Super Mario 64. Let's play, zagrajmy wy. Albo dobra, wiecie co? Ściszę troszeczkę tutaj, albo zrobimy inaczej. Ta, tutaj oczywiście ten. Tutaj oczywiście musiałem pokazać po raz ostatni polskie tłumaczenie. Zapiszemy sobie, a raczej zakończymy sobie tutaj. Kochani, nie będę się już powtarzał. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten long play o let's play. Mam nadzieję, że wam się podobał. Co do następnego long play o let's playa, to nie musicie się martwić, bo już mam gierkę zaplanowaną, ale nie będę zdradzał, co to będzie za gierka. Być może to będzie kolejny tytuł na Nintendo 64, a być może to będzie zupełnie inna seria niezwiązana z obozem Nintendo. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. To był pomidorowy.pl, to był Super Mario 64 long play o let's play. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.